Dzień dobry, Kasper Marczak, 26 czerwca 1986 roku. Zaczynamy Teleekspres. Od 12 czerwca 1986 roku Polska ponownie została członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wczoraj, 25 czerwca 1986 roku, Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał zaoczny wyrok śmierci na pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uwaga, z ostatniej chwili. Sprawcy zuchwałej kradzieży relikwii świętego Wojciecha w marcu tego roku zostali schwytani.